Kochani, jesteśmy teraz na tarasie widokowym. Obserwujemy naszą nową inwestycję, czyli buduje się dworzec nowy. I macie panoramę całego miasta. A tutaj z prawej strony jest EC1. Gorzej, że rynek się nie spodobał żaden. Tak. Chyba oficjali, nie? To ja. No coś wybrali, ale też nie jestem pewny, czy on już konkretnie ten projekt. To kochani jest makietka. Nowe centrum Łodzi. Te plastikowe elementy przeźroczyste to są nowe budynki. Powstają też nowe ulice. Nowy dworzec. Widzieliście przed chwilą. Taki długi. Nowa brama Łodzi. I tam to brązowe to jest EC1. Już tu jak widzicie brakuje jeszcze sporo budynków. Łódź buduje, tu sobie można zrobić zdjęcie. To co teraz widzicie tu w środku to jest wejście. A to jest wejście do dworca takim delikatnym spadkiem. Tam jest gdzieś z tyłu park długi. Który będzie właśnie wkomponowany, czyli chodzi z dworca. Tutaj, tu jest ten pochyłe wyjście i tutaj jest naprzeciwko park. A tu jest nowy wąwóz. Gigantycznej inwestycji to 1,750 milionów złotych. W budowę dworca zaangażowanych jest 2000 osób. Gorące.